Protest głodowy lekarzy rezydentów trwa od 2 października, czyli już 10 dzień. I ja chciałam zapytać właśnie jednego z młodych protestujących lekarzy, jak Państwo oceniacie spotkanie z rządem, bo to miało być takie zielone światło. Jak Pan ocenia właśnie te rozmowy z przedstawicielami rządu? Niestety nie udało się osiągnąć tego, co chcieliśmy wspólnie z rządem przeprowadzić. Liczyliśmy na dobrą wolę ze strony rządu, ze strony pani premier. Jedyne, co udało się osiągnąć, to wreszcie to, że pani premier zgodziła się przyjść do nas i chociaż pochylić się, przynajmniej próbę pochylenia się nad naszymi problemami. Jakie w takim razie będą Wasze dalsze kroki? Na razie został odwieszony protest głodowy i koledzy w Warszawie nadal głodują. Dołączają do nich przedstawiciele innych zawodów medycznych. Jak dotychczas bardzo mocno wspierali nas ratownicy ze względu na to, że też głodowali. Psycholodzy, którzy wciąż są obecni przy głodujących, wspierają ich swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Przez pewien czas bardzo dużo też dietetycy nam pomagali, w którym momencie należałoby w zasadzie już też przerwać głodówkę, żeby to nie było szkodliwe dla zdrowia. A jak wy tutaj we Wrocławiu wspieracie protestujących w Warszawie? W ostatnią sobotę odbyła się manifestacja studentów, na którą przyszło dość sporo osób. Był 2 października, odbyło się zbiorowe oddawanie krwi wśród lekarzy rezydentów, trochę też lekarzy specjalistów, z tego co mi wiadomo, także oddało krew. I takie też wsparcie protestujących lekarzy w tę sobotę jest zapowiadane na tę sobotę na godzinę 11 pod Pręgierzem, ale ja jeszcze zapytam prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, jak pan skomentuje tę sytuację, która spotkała lekarzy w naszym kraju? Tą sytuację znamy od lat. W rzeczywistości, niezależnie od rządów, tak samo środowisko medyczne było traktowane. Nikt nie słuchał naszych ostrzeżeń, że lekarzy jest coraz mniej, że ich sposób pracy jest niedopuszczalny. Dziś pozostaje nam tylko wspierać kolegów. Rzeczywiście w tym przypadku lekarze specjaliści, lekarze z dużym stażem, no nie mają powodów akurat do protestu finansowego, natomiast cały system tak naprawdę źle funkcjonuje, pracujemy za dużo. My mamy nadzieję, że głos naszych młodszych kolegów zostanie usłyszany, zaakceptowany przede wszystkim przez społeczeństwo i wreszcie jakiś efekt odniesie. Tak jak Państwo słyszeli, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej także popiera protestujących młodych lekarzy. Zgodnie z tym, co Państwu już wspomniałam, w tę sobotę o godzinie 11 pod Pręgierzem odbędzie się manifestacja w poparciu dla protestujących.